Witajcie kochani. Chciałbym jeszcze, abyśmy skłonili głowy. Ja jeszcze chcę się polecić w krótkiej osobistej modlitwie. Znaczy, nie w osobistej, ale w krótkiej. Ukochany, najdroższy nasz Zbawicielu. Chcę Cię prosić, Boże, abym mógł być Twoimi ustami i przekazać to, co Ty pragniesz, abym przekazał, abyś mnie Twoim Duchem poprowadził, Boże. I aby to dla nas było budujące, właśnie i przyciągające do Ciebie, a też napominające to, co jest teraz niezbędne w tym czasie, czasie bardzo bliskim Twojego przyjścia. W imieniu Jezusa. Amen. Tak. Kochani, wiecie, zatytułowałem właśnie w taki sposób. Kiedyś słyszałem doświadczenie. Z naszego kościoła, kiedyś była ewangelizacja w Australii, i to było transmitowane do różnych krajów muzułmańskich. Była potężna transmisja. Zrobione były dwóch ewangelistów, mówili Ewangelię i wiecie, było niesamowita rzecz w pewnym momencie. Przyszedł imam, duchowny muzułmański, do nich powiedział, że miał w nocy sen wcześniej, w którym Bóg mu pokazał, że wy jesteście ludem księgi, tak powiedział, jako adwentyści, ludem księgi i macie zwiastować sąd. Bo jeżeli tego robić nie będziecie, to Bóg was będzie sądził. Wyobrażacie to sobie? Przyszedł imam. Czy to jest normalne? Żeby muzułmański duchowny przyszedł do adwentystów i mówił takie słowa. No słuchajcie, to jest nadnaturalne. Nikt mi nie powie, że to jest normalne. I tam się różne inne rzeczy jeszcze działy, bo to było całe ten, ale dzisiaj się jakby skupię na tym, bo nie mamy za wiele czasu. Powiem wam, że temat sądu jest tak wielki i tyle tekstów jest w Biblii na temat sądu. Wiecie, kiedy ja się nad tym pochyliłem, powiem wam, że ogrom, po prostu ogrom tekstów, ale to ogrom, naprawdę. Które po kolei, wiadomo, zależy od przekładu nieraz, w niektórych to słowo jest użyte, w niektórych nie, ale znaczenie jest takie i tak dalej. Słuchajcie, bo samo słowo, gdzie jest użyte, to jest jedno, a znaczenie tekstów, które są związane z tym, jest ogrom. Powiem wam, że jest naprawdę ogrom i chciałbym też później się tutaj snem przeczytać, ale sięgnijmy może najpierw do tego psalmu. Ten psalm 50, jest to ciekawy psalm w ogóle, mocny psalm, który właśnie się zaczyna. Zaczyna się bardzo ciekawie, bo zaczyna się w ten sposób. Bóg nad bogami. My wiemy, że dzisiaj w świecie jest masę bogów, prawda? Masę bogów różnych, ale to nawet nie tylko tych, którzy byli stworzeni wcześniej, których są ugruntowani jakieś Zeusy, mitologie, ale bogów, którzy człowiek na przykład, kto sobie stworzy obraz Boga w głowie, to też jest to Bożek i też jest to Bóg, Jego Bóg, wytworzony, bo nie do końca jest ten, prawda, który jest w Biblii, bo tylko ten jest jeden prawdziwy, my wiemy. I dlatego Bóg nad bogami, Bóg nad tym wszystkim, co się teraz dzieje, Pan przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do jego zachodu. Dlaczego od wschodu? My dobrze wiemy, że od wschodu przyjdzie Chrystus. My od wschodu że będzie przyjście w chwale majestacie Boga. Z Syjonu doskonałego piękna zajaśniał Bóg. Doskonałego piękna. Zobaczcie, tam gdzie jest to wszystko, zajaśniał Bóg. Nasz Bóg przyjdzie i nie będzie milczał. Ogień, czyli co to znaczy, że nie będzie milczał? Ogień będzie trawił przed nim, a wokół niego powstanie potężna burza. Więc zjawiska te będą niesamowite. My wiemy, co się będzie dziać, że wszystko będzie się ruszało, prawda? No, przed nami są naprawdę mocne doświadczenia. Wezwie z gór niebiosa i ziemię, aby sądzić swój lud. Dlaczego tu nie jest napisane, że na przykład sądził wszystkich, a jest konkretnie wyznaczone, że swój lud? Bo od ludu Bożego zawsze Bóg zaczyna, prawda? A my dobrze wiemy, że żyjemy w jakim czasie w tej chwili? Ostatecznym to jedno, ale sądu, no właśnie. My żyjemy w czasie sądu. My już jakiś czas, ten czas, którym żyjemy, to jest sąd. A czym jest sąd związany? Z Jom Kippur, prawda? Z czym? Z oczyszczeniem świątyni, z oczyszczeniem serc. A my dobrze wiemy, że oczyszczenie serc, oczyszczenie świątyni to jest jedna kwestia, oczyszczenie serc jest druga kwestia, prawda? Oczywiście najpierw ma nastąpić oczyszczenie serc na ziemi, bo tak Jezus chce, żeby mogło nastąpić oczyszczenie świątyni w górę. Jeżeli nie będzie oczyszczenia serc,
No to niestety, oczyszczenie świątyni i tak nastąpi. Kto da szansę Bogu na oczyszczenie? Dlatego to jest ten czas oczyszczenia, ale czas też czuwania. I to jest za chwilę też sięgniemy do tego tekstu, który mówi o tym czuwaniu i to bardzo mocno o tym czuwaniu. Co to znaczy czuwanie? Nasz Bóg przyjdzie i nie będzie milczał. Ogień będzie szedł tak. Wezwie z góry niebiosa i ziemię osądzić swój lud. Zgromadźcie mi moich świętych, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Co to znaczy przymierze przez ofiarę zawarte? Paweł pisze w Rzymianach, może na chwilkę otwórzmy sobie 12 rozdział. Czym jest ofiara? Prawda? Czym jest ofiara? W dzisiejszym ujęciu, prawda? Bo ja wiem, że jest trzecia świątynia robiona, mają być barany składane i tak dalej z powrotem, ale to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Ale co z Bogiem ma wspólnego, no to w Rzymianach jest napisane. I tam jest tekst, już otwieramy, to jest 12 rozdział Rzymian, tak, i pierwszy, drugi werset. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. Czyli jest konkretnie wytłumaczone, prawda? Co to jest ofiara w dzisiejszym ujęciu? Są to nasze serca przez naszą służbę, a służba to mieć świadomość czego? Misji, do której Bóg nas powołał. Każdy ma mieć świadomość misji, do której konkretnie został powołany, bo to, że ogólnie mamy głosić to anielskie poselstwo, tak, ale jeszcze każdy ma swoje dary, każdy ma swoją misję, każdy ma swoje dział jakby, gdzie Bóg chce, żeby on na tym posterunku stał. Na tej baszcie inaczej mówiąc, prawda? Jest masę baszt i każdy stoi, ma stać na swojej baszcie. I żeby, tak jak pisze, głośno róg podnieść, prawda? I trąbić. No tak jest napisane. Zresztą, które anielskie poselstwo dzisiaj też studiowaliśmy, 14 rozdział jest napisane, że anioł szedł i głośno wołał. Zdecydowanie konkretnie on nie szeptał, nie był może niezdecydowany, może jakiś tam zamyślony, albo może jeszcze rozmyślony, albo gdzieś indziej w chmurach. Nie, on konkretnie zwiastował z mocą całą. Takie jest to przekazanie poselstwa. I 12 jest napisane, że rozumna służba jako żywą ofiarę świętą przyjemną Bogu. Dlatego, że jeżeli my się poddajemy żywemu Bogu, no to stajemy się żywą ofiarą. Bo on jest żywy. On nie jest martwa ofiara. To jest żywa ofiara. On jest żywy. On nas ożywia. On nam daje życie. I nie tylko tutaj, że nas ożywia, że nam może przedłużyć przez to, że zdrowił i w tym przedłużyć nasze dni na ziemi, ale również tam, słuchajcie, no będziemy wieczność, prawda? No bo to będzie żyć. Tam będzie życie. Tam już nie będzie śmierci. Na nowej ziemi nie ma śmierci. Nie istnieje takie pojęcie. Na razie jeszcze jest związane z grzechem, bo tam już grzechu nie będzie, ale tutaj jest. Więc zobaczcie, a nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Sąd Boga też jest związany z tym, że właśnie z tą ofiarą, że my, tak jak tu pisze, przemieńcie się przez odnowienie. Oczywiście nie my sami się przemieniamy, my o tym wiemy, poddajmy się Bogu, ale wasze umysły, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Bo to jest właśnie sedno wszystkiego, prawda, w waszym życiu. Jeżeli ja się poddaję Bogu, to ja szukam Jego woli, bo ja pragnę wypełnić Jego wolę, naprawdę. Mam takie pragnienie. Ja mówię o sobie teraz, że mam pragnienie, żeby wypełniać. Człowiek jest grzeszny, ułomny, wiecie, upadnie, coś tam zrobi, ale naprawdę to pragnienie, Boże, daj mi, żebym ja wypełnił Twoją wolę, żebym swojej nie wypełniał. No to jest bardzo ważny punkt, bardzo ważny. Bo dzisiaj większość chrześcijan, większość nawet z ludu Bożego, generalnie przeprowadza swoją wolę. Żyje dla siebie, żyje w swojej woli, swoją wolę przeprowadza. No i przeminie. Oby nie, oby jak najmniej było tych, którzy przeminą, ale niestety przeminie w tej swojej woli. Bo tylko wola Boża jest doskonała i ona się zachowa. Dlatego wracając do tekstu 50 psalmu, czyli tu jest wyraźnie. Oni święci, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. To jest prawdziwe przymierze, zauważcie. Przymierze to nie jest tylko deklaracja słowna, ale konkretnie trwanie w Bogu i uświęcanie się. I tu, czyli służba, prawda, dla Boga, to jest to składanie naszych ciał w ofierze. To jest konkret, który ma być dokonany, no bo Bóg chce nas oczyścić, prawda? My wiemy. Święto Jom Kippur się zawsze charakteryzowało tym, że ludzie badali swoje serca i po prostu przed Bogiem i pragnęli tej czystości w sercu. Dlatego też jest tu tak napisane. I tam później myślę, że
że ja jestem twoim Bogiem, Izraelu, prawda? Ja przyszedłem w chwale, w majestacie, przyjdę i ten... Wtedy niebiosa ogłoszą jego sprawiedliwość, 6 werset. Bo sam Bóg jest sędzią. Ta sprawiedliwość ma wielkie znaczenie dzisiaj. Dlatego, że jest niedoceniana, położona na łopatki. Miłość jest tylko wywyższana. Sprawiedliwość Boga to tam no, lepiej nie, nie. No bo sprawiedliwość Boga nie jest. Tak jak Biblia mówi, że jeżeli ktoś jest sprawiedliwy, to słuchajcie, mało kto umrze za niego, nie? Ale za dobrego, za miłosiernego, kochającego, to by się znalazły takie osoby. Ale za sprawiedliwego nie. No niewygodny jest. Nie do końca jest wygodny. Tak to wygląda. Dlatego, że... No i słuchajcie, to jest Psalm 50. I my wiemy, że to jest związane z tym. My wiemy też, jeszcze powiem takie tło na kreśle, że szatan wszystko podrabia, co jest Boże. My też to wiemy, nie? Wszystko, ale to dosłownie wszystko. I słuchajcie, myślicie, że sąd nie podrabia? Też podrabia już. A wiecie w jaki sposób? Czym się charakteryzuje sąd? Że aniołowie zapisują wszystko w niebie, prawda? Do ksiąg. Wszystko. Wszystkie nasze uczynki. Dobre, złe, wszystko. Po prostu wszystko idealnie jest notowane przez aniołów. Wszystko. Jakikolwiek kawałek naszego życia. Nie ma żadnego kawałku życia, który by był utajniony, gdzieś schowany. Nie. Wszystko jest jak na tacy. I teraz wszystko jest na światło dzienne wyłuszczone. I słuchajcie, a co robi szatan? Dzisiaj też zbiera dane. Nie? No to są dane. To są dane. Co robimy, co lubimy, co kupujemy, z czym się obracamy, co się ubieramy. On to wszystko zbiera. Tylko w serwerach. Tylko w serwerach. Nie jest Bogiem. Nie ma ksiąg. Nie będzie sądu. On nie jest sędzią. Ale zbiera w serwerach wszystkie dane, które będą użyte w odpowiednim czasie przeciwko nam. Także wszystko, różnymi metodami, nieważne. Mi chodzi tylko o ogólne tło. Wiecie, ja się nie skupiam na tym. Tylko mówię, że szatan zawsze podrabia i dzisiaj jest końcówka i dlatego on tym bardziej to robi. Bo Bóg ma sąd, więc on też ma swój sąd. Bóg ma swoje ofiary, my składamy w taki sposób, a szatan też chce złożyć nas w ofiarę swoją. Żebyśmy się poddali mu i zginęli na wieki. Więc to jest jakby związane z tym. Kochani, chciałbym teraz przeczytać sen, czy wizję, raczej chyba to, nie wiem, czy to właśnie sen, czy wizja, ale na temat właśnie sądu. Ale jeszcze taki wstęp, zobaczcie. Sąd nad żywymi jest ostatnim czasem łaski do przełamania naszego samooszukiwania się. Jednak ci, którzy przez Słowo Boże i Jego świadectwa nie zmienią swojego życia, zginą. Obyśmy przygotowali się na sąd i byli posłuszni Jego Słowu i świadectwom. Wprost nie do uwierzenia jest to, co Pan Bóg musi uczynić, aby nami potrząsnąć dla opamiętania się. Rankiem 23 października 1879 roku, około godziny 2, Duch Pański spoczął na mnie i ujrzałam sceny przyszłego sądu. Brak mi słów, które byłyby stosowne dla oddania dokładnego opisu scen, jakie przesunęły się przede mną i wrażeń, jakie wywarł na mnie mój umysł. Wydawało się, że nadszedł wielki dzień sądu Bożego. Dziesiątki tysięcy aniołów razy 10 tysięcy zgromadziło się przed wielkim tronem, na którym zasiadła osoba o majestatycznym wyglądzie. Przed nią leżały rozmaite księgi, a na okładkach każdej z nich wypisane było złotymi literami podobnymi do płonącego ognia. Główna księga niebios. Otworzono jedną z tych ksiąg zawierającą imiona tych, którzy twierdzą, iż wyznają prawdę. Natychmiast traciłam z oczu niezliczone miliony tych, którzy otaczali tron, a moją uwagę skierowano tylko na dzieci światła i prawdy. Kiedy wywoływano te osoby jedną po drugiej i wymieniano ich dobre uczynki, oblicza ich jaśniały, a święta miłość promieniowała na wszystkie strony. Ale ten fakt nie wywarł na mnie jakiegoś trwalszego wrażenia. Otwarto inną księgę, w której zapisane były grzechy rzekomych wierzących prawdzie. Pod ogólnym nagłówkiem samolubstwo widniały wszystkie inne grzechy. Nad każdą kolumną były odrębne nagłówki, a poniżej, naprzeciw każdego imienia, w odpowiednich kolumnach odnotowane były mniejsze grzechy. Pod hasłem chciwość widniały nieuczciwość, złodziejstwo, rabunek, oszustwo, skąpstwo. Pod hasłem ambicja widniały duma, ekstrawagancja, zazdrość,
stała na czele złości, zawiści, nienawiści, a niepohamowanie otwierało długą listę straszliwych przestępstw, takich jak zmysłowość, cudzołóstwo, zaspokajanie zwierzęcych namiętności i tym podobne. Gdy spoglądałem na to wszystko, ogarnął mnie niewysłowiony lęk i zawołałem, kto wobec tego może być zbawiony? Kto stanie usprawiedliwiony przed Bogiem? Czyje szaty okażą się bez skazy? Kto jest bez winy w oczach czystego i świętego Boga? Gdy święty na tronie powoli odwracał stronicę głównej księgi, a jego oczy na moment spoczęły na poszczególnych osobach, spojrzenie to wywołało wrażenie płonącego ognia w ich duszach. A w tym samym momencie każde słowo i każdy czyn życia przesuwał się w ich umysłach tak do wyraźnie, jak gdyby wyryte były płomiennymi literami. Drżeli, a twarze ich okrywała bladość. Kiedy pierwszy raz gromadzili się wokół tronu, oblicza ich wyrażały beztroską obojętność. Ale jakże zmienił się teraz ich wygląd? Uczucie bezpieczeństwa zniknęło, a na jego miejsce pojawiło się bezgraniczne przerażenie. Zgroza legła ciężarem na każdej duszy na myśl o znalezieniu się wśród tych, którzy okażą się lekkimi. Oczy wszystkich kierują się na oblicze jednego siedzącego na tronie. A kiedy jego poważny, badawczy wzrok przebiegał po twarzach grupy, tej grupy, każde serce drżało, sami siebie potępili, nie wypowiedziawszy ani jednego słowa. W niesamowitej udręce duszy każdy wyznawał swoją winę i ze straszliwą wyrazistością wiedział, że skutek grzesznego życia utracił bezcenny skarb życia wiecznego. Do jednej z grup należą ludzie, którzy są brzemieniem dla ziemi. Gdy spoczęło na nich przenikające do głębi oko sędziego, wszystkie ich zaniedbania zostały wyraźnie ujawnione. Bladymi, drżącymi wargami wyznawali, że byli zdrajcami swego świętego powołania. Ostrzegano ich, lecz nie zważali na to i choć otrzymali różne przywileje, nie wykorzystywali ich należycie. Teraz mogli zobaczyć, jak bardzo liczyli na miłosierdzie Boże. Co prawda, ich wyznania nie zawierały tyle niegodziwości, co nisko upadłych, pospolitych przestępców, lecz podobni figowemu drzewu z przypowieści zostali przeklęci za to, że nie przynieśli owocu i nie obracali powierzonymi talentami. Ta grupa na najwyższe miejsce wystawiła własne ja i pracowała jedynie dla swoich samolubnych interesów. Nie byli bogaci w Bogu i nie odpowiadali na jego wezwania. Chociaż głosili, że są sługami Chrystusa, nie przywiedli do niego żadnej duszy. Gdyby dzieło Boże było zależne od ich wysiłków, zmarniałoby. Ponieważ nie tylko, że zatrzymywali środki, które im Bóg wypożyczył, ale także nie oddali dla dzieła samych siebie. Lecz teraz mogą zrozumieć i odczuć, że dlatego, iż zachowywali się wobec dzieła Bożego w sposób nieodpowiedzialny, sami wybrali dla siebie miejsce po lewicy. Mieli dość sposobności, ale nie chcieli wykonać pracy, którą mogli i powinni byli wykonać. Wymieniono imiona wszystkich, którzy wyznawali prawdę. Niektórzy zostali potępieni za swą niewiarę, inni za to, że byli gnuśnymi sługami. Pozwalali innym wykonywać pracę w winnicy mistrza i ponosić najcięższą odpowiedzialność, podczas gdy sami samolubnie służyli swym doczesnym interesom. Gdyby godnie obracali talentami danymi im przez Boga, staliby się godnymi zaufania, nosicielami brzemion, pracujących dla pożytku mistrza. Sędzia rzekł, wszyscy będą usprawiedliwieni przez swą wiarę, a sądzeni przez swoje uczynki. Jak wyraźnie wystąpiło wówczas ich zaniedbanie. Jak rozumnie urządził to Bóg, że każdemu człowiekowi zlecił pracę dla rozwoju dzieła Bożego i ratowania bliźnich. Każdy powinien pokazać swą żywą wiarę w rodzinie, wśród krewnych i w sąsiedztwie. Okazywać dobroć ubogim, współczucie uciśnionym, być zaangażowanym w pracy misyjnej, swoimi środkami wspierać dzieło Boże. Lecz podobnie jak na Merozie, klątwa Boża spoczęła na nich za to, że nic nie czynili. Umiłowali tylko tę pracę, która przynosiła im największy zysk w życiu doczesnym. Lecz w niebiańskiej księdze z zapisem dobrych uczynków obok ich imienia widniała pożałowania godna pustka. Słowa wypowiedziane do tej grupy brzmiały bardzo poważnie. Zostaliście zważeni na wadze i znaleziono was lekkimi.
Zaniedbywaliście duchowe obowiązki, ponieważ zajęci byliście doczesnymi sprawami, a powierzona wam odpowiedzialna funkcja wymagała czegoś więcej niż tylko ludzkiej mądrości, ludzkiego osądu. Tego potrzebowaliście formalistycznie, wykonując swoją pracę. A kiedy odłączyliście się od Boga i Jego chwały, obróciliście się tym samym od Jego błogosławieństw. Potem postawiono pytanie, dlaczego nie obmyliście szat swego charakteru i nie wybieliście jej we krwi baranka? Bóg posłał na świat swojego Syna nie po to, aby potępił świat, lecz po to, aby był przez niego zbawiony. Moja miłość do was była przepełniona większym samowyrzeczeniem niż miłość matki, a to wszystko po to, aby zmazać fatalny zapis waszych nieprawości i przytknąć do waszych warg kielich zbawienia. Dlatego też Syn Boży poniósł śmierć na krzyżu i wziął na siebie ciężar i przekleństwo waszych win. Zniósł męki śmierci i ciemność grobu, aby zwyciężyć moc śmierci, złamać okowy więzienia i otworzyć wrota życia. Zdał się na hańbę i śmiertelne męki, ponieważ umiłował was bezgraniczną miłością i chciał krnąbrne i zbłąkane owce przyprowadzić z powrotem do raju Bożego, do drzewa żywota. To szczęśliwe życie, które nabył dla was za taką cenę, zlekceważyliście. Uniknęliście hańby, wymówek i niegodziwości, bo on poniósł je dla was. Przywileje, za które oddał życie, a które były w zasięgu waszej ręki, odrzuciliście. Nie chcieliście mieć udziału w jego cierpieniach, nie możecie więc razem z nim być uczestnikami jego chwały. Potem dały się słyszeć następujące poważne słowa. Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi, a kto jest plugawy, niech jeszcze będzie plugawszy. A kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi, a kto święty, niech jeszcze będzie poświęcony. Objawienie 22:1. Potem księgi zostały zamknięte, zasłona osłaniająca istotę siedzącą na tronie opadła i odsłoniła straszliwą chwałę Syna Bożego. Bardzo mocny sen, prawda? Pokazujący po to, bo Bóg, widzicie, Bóg przez miłość zawsze chce jednego, nie? Żebyśmy byli zbawieni. Ale z drugiej strony Ellen White pisała, duch proroctwa, że nie możemy powiedzieć, że jesteśmy zbawieni już, bo jeszcze zbawienie się nie dokonało. Dopiero się dokona. I wiecie, ta herezja światowa, że raz zbawiony, na zawsze zbawiony i tak dalej, tego typu kwestie, też wchodzą pomału. Może bardziej w wyrafinowanych formach i w nasze szeregi. To nie jest tak, że jesteśmy wolni od tego, bo to wszystko włazi. Między innymi to właśnie, że jesteśmy zbawieni tylko dlatego, prawda? Jak już raz przyjęliśmy, no to już nas nie można usunąć, prawda? Żebyśmy najgorsze rzeczy robili. Oczywiście to jest bzdura totalna i tu zauważcie, w tym mocnym tym były rzeczy, właśnie to czuwanie. To czuwanie, żeby czuwać, czy rzeczywiście uświęcenie i czuwanie. Proszenie Boga całym sercem, wykorzystanie czasu, który jeszcze jest, czas właśnie czuwania. Otwórzmy sobie 13 rozdział Marka. To jest ten czas, ja kiedyś tu wspominałem o tym, ale to jeszcze raz przypominam, bo to jest bardzo ważne. Słuchajcie, w fragmencie chyba 5 wersetów, jest użyte, czy tam 4 wersety, jest użyte 5 tych wyrazów, czy odwrotnie. W każdym razie bardzo dużo na jeden fragment. Bardzo dużo. Co oznacza wagę tego. Wagę tego po prostu doświadczenia. O, dziękuję. Od 33 wersetu, 13 rozdział Ewangelii Marka. Uważajcie, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie. Prawda? Syn człowieczy bowiem jest jak człowiek, który wyjeżdżając zostawił swój dom, dał władzę swoim sługom i każdemu dał jego pracę, a odźwiernemu nakazał czuwać. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie, wieczorem czy o północy, gdy pieją koguty czy rano. Bo przypadkiem przyszedłszy niespodziewanie nie zastał was śpiących. A to, co wam mówię, mówię wszystkim, czuwajcie. Żeby się nie okazało, że duchowo śpimy. Ale nam się wydaje, że jest wszystko super. Im mocniej przychodzimy do Chrystusa, tym widzimy, co w nas jest. Jaki brud w sercu, ile jeszcze jest do naprawy. Ile jeszcze jest do naprawy różnych rzeczy. Modlę się gorąco przez już jakiś czas, słuchajcie, i Bóg mi daje doświadczenia, żeby krzyżował moje ja.
krzyżował moje ja po prostu, bo moje ja, wiecie, tam w tym się nie było, nie? To był główny atrybut, prawda, tych wszystkich potępionych. To było wywyższenie własnego ja. I słuchajcie, i modlę się o to, i słuchajcie, Bóg mi daje przez moich bliskich często bardzo mocne doświadczenia. Zachowania tych ludzi nagle się zachowują, no, nieraz okropnie wręcz, a ja z pokorą mam przyjąć, oddać to Bogu grzecznie z nimi, żeby moje ja nie było czułe, wiecie, nie? Bo wtedy nam się scyzoryk otwiera, prawda? Oj, otwiera. Jak ktoś do nas, to się otwiera scyzoryk. Takie tendencje mamy. Nasze serce jest takie, oczywiście. Że jak ktoś z scyzorykiem, to my z kosą na niego, prawda? No tak, tak to jest. No, ewentualnie scyzorykiem to jest najlepsza opcja, najbardziej optymistyczna. No, kosa, inna, tak, jakiś nóż, no to już tak. Jakby to narasta. I powiem wam, że jest, ale ja dziękuję Bogu i błogosławię. Chociaż to jest bardzo nieprzyjemne doświadczenia. Ale wykorzystywanie po to, żeby mi szlifował, żeby to moje ja nie było czułe, żeby ono było ukrzyżowane, żebym ja nie ja żył, tylko jak jest Biblia mówi, Chrystus we mnie. Po prostu, żebym ja kochał tych ludzi i żebym po prostu i w ogóle nie zważał na te, wiecie, na te różne rzeczy takie, co tam robią, nie? Ja sam wiem, że też robię pewne rzeczy. Też robię, no, taka jest prawda. I które inni odbierają w taki czy inny sposób. Także zobaczcie, to jest właśnie to, więc tu i to zobaczcie, czuwajcie, módlcie się, nie? Za każdym razem jest to powtórzone. Zobaczcie, ile razy to jest powtórzone w tym fragmencie. To jest bodajże raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a cztery razy jest powtórzone czuwajcie. Na pięć wersetów. Jest to szalenie ważne, skoro Bóg coś takiego robi. My wiemy, że nawet podwójne powtórzenie czegoś to już ma wielką wagę dla Boga. Jeżeli powtarza to samo wyrażenie obok siebie, to znaczy, że chce zwrócić na to mocną uwagę. Ale jeżeli powtarza to cztery razy, oj, to znaczy, że jest to mega, mega ważne przesłanie dla nas. Oczywiście zawsze możemy to zlekceważyć, no ale później przyjdzie czas. Ale Bóg nas chce uchronić przed płaczem i zgrzytaniem zębów, prawda? Które będzie później. Jak oczywiście tych ludzi, którzy wymienione byli we śnie. Obyśmy nigdy, kochani, tu nie byli wśród tych ludzi. Tych, którzy ona widziała, nie tych pierwszych, bo ci pierwsi to będą zbawieni. Tylko ci drudzy. I tu jest lud Boży opisany. Nie? To nie jest świat. Świat, zauważcie, były masy, nie? Ale te masy i znikły, no bo te masy i tak były potępione. Ale zostali ci, którzy, oczywiście te masy, no bo lud Boży, ci, którzy się nawrócili, no to się nawrócili, to się stali ludzie Bożym, przyszli z tego świata, nieważne skąd, z jakich kierunków, nie ma znaczenia. Natomiast dlatego czuwajcie. To jest jedna rzecz, ale otwórzmy jeszcze na, w tym śnie też jeszcze było, na Rzymian, ósmy rozdział. Rozdział Rzymian. Ja też wracam do tego tekstu, bo powiem wam, że po prostu on jest, no dla mnie jest przynajmniej bardzo budujący, ale też pokazujący, kim jest dziecko Boże, nie? Że jeżeli wzdrygamy się przed cierpieniem dla Jezusa, jeżeli po prostu uważamy, że nas to nie powinno dotyczyć, a Jezusa tak, no to mamy problem poważny, nie? Bo dziecko Boże, jak jest napisane, od 14 wersetu. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Wszyscy, którzy są faktycznie prowadzeni przez Ducha Bożego, a nie przez siebie samego. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowania, przez którego wołamy Abba Ojcze. Zauważcie, dzieci Boże oddają Bogu i w Jego miłości nie ma lęku. One się nie boją. Ich nie może sparaliżować strach. Nieważne, co szatan by wymyślił na ziemi, a co jeszcze wymyśli, różne rzeczy, bo wielki ucisk przed nami, nie możemy sobie tego wyobrazić, ale co by nie wymyślił, to jedno jest pewne. Dzieci Boże nie będą się bać. Dlatego, że co tu pisze? Dlatego, że nie otrzymaliście ducha niewoli. My nie jesteśmy, kochani, w duchu niewoli. My nie możemy wejść w niewolę tego świata. To, że szatan chce to zrobić i zgotować, to jest jego sprawa. Ale my jako dzieci Boże nie wchodzimy w ducha niewoli. My nie mamy ducha niewoli. My się nie poddajemy szatanowi tylko dlatego, bo się go boimy. Ulegniemy, prawda? Pójdziemy na kompromisy, na inne, no bo się boimy. No to jest, mamy ducha niewoli wtedy. My nie jesteśmy niewolnikami. My jesteśmy ludźmi wolnymi, bo pisze, że poznacie prawdę i prawda was wyspowodzi. Jeżeli chodzisz z Chrystusem, to stajesz się wolny. Ja nie mówię, że już jesteś w pełni wolny, ale stajesz się wolny. Bo jest proces uświęcenia. Stajesz się wolny w Chrystusie. Dlatego jest napisane, zobaczcie, że nie mają tego ducha. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteście dziećmi Bożymi.
Właśnie ten duch, nie duch niewoli, tylko duch wolności. Duch prawdy, on poświadcza, że jesteście, to on poświadcza, nie wy sami o sobie, tylko on poświadcza, że jesteście dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. To jest to, co było w tym śnie, czy tam wizji. Jeżeli razem z Nim cierpimy, razem będziemy uwielbieni z Nim. Dlatego my się nie boimy, prawda? Nie boimy się, a jeżeli mamy lęki, to powinniśmy przychodzić do Boga i prosić Boga, żebyśmy mieli zwycięstwo, żeby ta Jego miłość, bo w Jego miłości jest napisane nie ma lęku, w doskonałej Jego miłości. Nieważne, jeszcze raz, skalę doświadczenia, jaka będzie przed nami. Ale my musimy się na to przygotować teraz, bo jak przyjdzie doświadczenie, będziemy nieprzygotowani, to ulegniemy. To już Wam powiem. Na pewno na 100%. Na 100% ulegniemy. I staniemy się niewolnikami. No i wtedy tak, bo ulegniemy. Jak ulegniemy, to się, komu człowiek ulega, to się staje niewolnikiem. Jezus to nie powiedział? Powiedział wyraźnie. Więc my nie ulegamy temu, my mamy stać jak skała, a doświadczenia się zbierają, prawda? Ten sąd szatański, że tak się wyrażę, podróbka, jest prowadzony, prawda? Aż do tego takiego właśnie przepławienia, jego podróbka, wszystkich rzeczy, które Bóg robi. Więc zauważcie, całość jest pokazane, kim jest dziecko Boże. Tak jak w tym śnie. To jest ten, który faktycznie go Duch Święty prowadzi, nie ma ducha niewoli, jest ten duch, to ten duch poświadcza przez niego, faktycznie ten duch wolności i prawdy, że jest, no bo my wiemy, że Bóg nam dał ducha pocieszyciela, ale też ducha prawdy. Nam to dał, prawda? Żebyśmy chodzili w prawdzie. Bez względu na to, ile kłamstwa na świecie będzie wokoło nas, nie? Bo jest już. My żyjemy atmosferą. Ellen White pisała, że my chodzimy po zaczarowanym terenie szatana. My oddychamy atmosferą, rozumiecie, skażoną dzisiaj już. Naprawdę. Jest tak późno, takie rzeczy się wyrabiają i wewnątrz, i na zewnątrz naszego kościoła. To nie ma znaczenia. Jest bardzo późno. I dlatego to ostrzeżenie jest, żeby się szykować, żeby czuwać i oczyszczać się. Tak jak ci w Jom Kippur. Zawsze było tak, że oni musieli badać swoje serca, musieli. Nie byli zmuszeni, ale jeżeli tego nie robili, no to lekceważyli dzieło Boga. I byli wytraceni z ludu Bożego. Nie musieli, nikt ich nie zmuszał. Ale po prostu badanie serca, oczyszczenie... To jest potrzeba serca, wiecie? Bo to jest, ma wychodzić z naszego serca. To nie o to chodzi, że teraz ktoś się będzie zmuszał do tego. Ma wychodzić z naszego potrzeba serca, czystości serca. To ma wychodzić potrzeba, że ja mam taką potrzebę w sercu, czystości. Po prostu ja nie chcę grzeszyć przed Bogiem, ja nie chcę robić rzeczy. A ja wiem, Bóg mi pokazuje, ile jeszcze ja mam do naprawy, wiecie? Ile ja jeszcze w obszarach, ile jeszcze jest u mnie do naprawy. Ja mówię, Boże, zmieniaj mnie, bo teraz jest ten czas. Teraz jest ten czas. Już innego nie będzie, bo to jest dodany czas, pamiętajcie. Po Minneapolis jest dodany. Także jeżeli chcemy jeszcze sądzić, to musimy się jeszcze bardzo ważny właśnie rzecz. Otwórzcie sobie Ezechiela 20 rozdział. I tam będzie też o sądzie, ale będzie właśnie to, co jest bardzo istotne dla nas też. Ezechiela 20 rozdział. Już Wam powiem, które tam te fragmenty. A, pojedyncze przeczytamy, nie całość, bo nie ma czasu na to. Ale cały też proponuję przeczytać, bo jest bardzo mocny ten rozdział. Natomiast 20 i tu jest tak. 4 werset. Zobaczcie. Czy będziesz ich sądził, synu człowieczy? Czy będziesz ich sądził? Uświadom im obrzydliwości ich ojców. 16 werset. Ponieważ zgardziliście moimi prawami, nie postępowaliście według moich ustaw i bezcześciliście moje szabaty, gdyż ich serce poszło za ich bożkami. I jeszcze 32. A to, co wam mam na myśli przychodzi, nigdy się nie stanie. Mówicie bowiem, będziemy jak inne narody, jak plemiona innych ziem. Będziemy służyć drewnu i kamieniowi. Widzicie? Jak ojcowie, to my tak. My nie służymy drewnu i kamieniowi, ale możemy służyć poglądom tego świata, prawda? Przyjmując je za nasze wzorce. Możemy inne wzorce przyjmować tego świata i będziemy służyć kamieniowi i drewnu. Tak w symbolu. Kiedyś faktycznie kamieniowi i drewnu sądzili, bo sobie bożki wykuli, prawda, z kamienia i z drewna. Zgadza się. Ale teraz nie musimy sobie bożków z drewna i z kamienia. Raczej my wiemy o tym, prawda? Teraz są bardziej wyrafinowane formy bałwochwalstwa, które jest takie samo,
i w świecie, i w naszych szeregach, jak było za czasów Eliasza. Ale ona też to pisała. Takie samo bałwochwalstwo, jak nie gorsze. Ale nam się wydaje, że nie. My byśmy tego nie robili, co ojcowie nasi, prawda? Naprawdę? Słuchajcie, byli tacy, którzy też tak sądzili, nie? Że oni są wolni od tego. W Mateusza 23, 24. I też oni sądzili, że oni są lepsi, nie? Zobaczcie. Od 29. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo budujecie grobowce proroków i zdobicie nagrobki sprawiedliwych. I mówicie, gdybyśmy żyli za dni naszych ojców, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelewaniu krwi proroków. A tak sami sobie wystawiacie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy pozabijali proroków. I wy dopełnicie miary waszych ojców. Widzicie, jak ważne jest to, co wspominałem wam już wcześniej w innych tych, żeby przy sądzie też znać historię własną. Jeszcze raz powtórzę to. Żeby znać własną historię. Znać, co się wydarzyło konkretnie, co było i po prostu nie przyjmować tylko narracji, dlatego że większość mówi tak. Bo wiecie, jeżeli my ulegniemy temu, że większość mówi tak, to ja rozumiem, że większość zawsze ma rację. To ja rozumiem. To jest tak zwana demokracja dzisiaj. Demokracja, większość ma rację, prawda? No. Demokracja na tym polega, że 51% powie, jak ma żyć 49% społeczeństwa. To jest tak zwana demokracja, oczywiście. No. Jest wspaniale, zawsze większość ma rację. No czemu nie? Prawda? No przecież jak większość, to znaczy, że ma rację. No fajnie. Tylko, że to nie jest prawdziwe i nie zawsze jest prawdziwe. Może być, ale nie zawsze. I często nie jest. Więc dlatego to poznanie swojej historii naszej, ojców, co my robimy, jeżeli naśladujemy naszych ojców, bo nie mamy pojęcia, co oni zrobili, jeżeli idziemy w tym samym kierunku, no to niestety mamy to samo. Tak, to jest tu napisane. Pokaż im ich ojców, co oni zrobili. Pokaż im to. Ja chcę ich sądzić, synu człowieczy. Ja chcesz ich sądzić. Dlatego, że trzeba wrócić do początku. Żeby coś usunąć, to trzeba wrócić do czego? Do korzeni, nie? A te korzenie gdzie są? W historii. Mamy Minneapolis inne i tak dalej. To jest historia nasza. I po prostu w tych korzeniach tu jest. I chociaż się będziemy zarzekać, że jest super, że jesteśmy lepsi, że tam nie ma porównania, że oni to tam tak tego mogli i tak dalej, to w ogóle nie ma znaczenia. Bo życie nasze pokazuje i to wszystko, co się dzieje. Że Laodicea kwitnie w naszych szeregach, kwitnie po prostu. Laodicea kwitnie. I możemy się zarzekać, możemy tego, ale to nie będzie prawdziwe. No niestety, kochani, nie będzie prawdziwe. Ja nie mówię o wszystkich, bo jeżeli ktoś jest, a ktoś się trzyma Boga i nie jest dla to, chwała Bogu, no to on będzie wiedział, nie? Po prostu. Ale wiecie, ale każdy, nawet Daniel też sięgał do ojców, prawda? I korzył się. A przecież Daniel, co on miał wspólnego z ojcami? Czy on robił to, co ojcowie? No nie. No ale on wyraźnie mówił o ojcach w swojej modlitwie. Odniesienie miał. A dlaczego? Błąd zrobił jakiś gościu? Po prostu, że się tak modlił. Powinien w ogóle tam ojców tam. Co tam ojcowie? Ojcowie to przeszłość, prawda? Nie ma tematu, tak? No nie. Bo jeżeli jest powielany temat, no to jest dalej temat ojców. I będzie. Tak jak tutaj było, tak samo i zobaczcie, za faryzeuszy było, to się wszystko powtarza, historia. Kołem się toczy, prawda? Dlatego Salomon pisał, że nie ma nic nowego pod słońcem. Nic. Choćbyśmy bardziej chcieli. Dlatego tylko resztka może być jakby zbawiona. Tylko resztka i dlatego w Izajaszu, w pierwszym rozdziale, możemy sobie na chwilę otworzyć pierwszy rozdział i tam jest napisane, że gdyby Bóg nie zostawił zarodzić, to byśmy byli jak Sodoma i Gomora. I zobaczcie. Od 9 wersetu. Gdyby Pan zastępów nie zostawił nam maleńkiej resztki, bylibyśmy jak Sodoma. Stalibyśmy się podobni do Gomory. Słuchajcie słowa Pana przywódcy Sodomy i nakłońcie ucha ku prawu naszego Boga, ludzie Gomory. Bóg mówi tak. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, jeżeli to nie są ofiary prawdziwe? Mówi Pan, jestem syty całopaleń, baranów i tłuszczu tucznych zwierząt. Nie pragnę krwi cielców, jagniąt i kozłów. Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto
od waszych rąk żądał tego, abyście deptali po moich dziedzińcach? Nie składajcie już więcej daremnych ofiar. Kadzidło wzbudza we mnie odrazę, nowych i szabatów zgromadzeń nie mogę znieść, bo to nieprawość ani uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały się dla mnie ciężarem, znużyło mnie ich znoszenie. Gdy wyciągniecie swoje ręce, skryję swoje oczy przed wami, a gdy będziecie mnożyć modlitwy, nie wysłucham, gdyż wasze ręce są pełne krwi. Obmyjcie się i oczyście, usuńcie przed waszych oczu zło waszych uczynków, przestańcie źle czynić. Uczcie się czynić dobrze, szukajcie tego, co sprawiedliwe. Pomagajcie uciśnionemu, brońcie sieroty, wstawiajcie się za wdową. Chodźcie teraz, a rozsądźmy, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Choćby były czerwone jak szkarłat, karmazyn, staną się białe jak wełna. To jest w kontekście właśnie tego, że jeżeli idziemy do Boga i zmienia się nasze życie i zaczynamy wszystko wykonywać zgodnie z Jego wolą, to zauważcie, po pierwsze, że oczyszczamy serce, a po drugie, tu pisze, że chodźcie się właśnie prawować wtedy, nie? Ze mną. Chodźcie wtedy. Nie bez tego. Bo jak bez tego przyjdziemy, to jesteśmy, nasze szaty są jak szata splugawiona. Ale jeżeli przyjdziemy tak, jak tu jest napisane, uczcie się czynić dobrze, prawda? Przestańcie czynić zło i tak dalej, ale i uczcie się czynić dobrze. Bo wiecie, bardzo często jest ten błąd popełniany, właśnie to, co w tym śnie było, że uważamy, że potępiony to będzie głównie ten, kto źle czyni, prawda? No ale Biblia mówi, że dokładnie tak samo będzie potępiony ten, kto nie czyni dobra, które powinien. To samo będzie. No to jest, nic się to nie różni. Niczym się to nie różni. No, to jest to samo. Tylko to są dwa bieguny. Lewy i prawy. Nic więcej. Ale do tego samego, taki sam efekt będzie. Więc dlatego tu jest napisane, że uczcie się też czynić dobrze. Nie tylko nie czynić zła. To jest jeden moment, a drugi czynić dobrze na to miejsce. Bo możemy nie czynić zła, ale stać w miejscu nie czynić dobra. I za to też będziemy potępieni. Bo Bóg powie, coś wykonał, nie? Coś wykonał, bo miłość i wiara jest związana z uczynkami, prawda? Ta żywa. Martwa nie. W martwych nie ma uczynków, prawda? Ja nie mówię o swoich uczynkach, tylko o tych, które wypływają z wiary. Wiara ma być osadzona na uczynkach, bo my będziemy zbawieni z uczynków, zauważcie, nie? Co jest na sądzie, słuchajcie, jeżeli byśmy wzięli teraz sąd, 25 Mateusza, to zobaczcie, co jest napisane. Oczywiście jest przypowieść o talentach jeszcze wcześniej, ale Mateusza 25. I tam jest bardzo ważna też dla nas jakby nauka, 25 rozdział. I tam w tym 25 rozdziale, słuchajcie, pod podsumowaniu o talentach jest tak od 29, tak, ale od 30 już za chwilę, ale jeszcze tamto. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i będzie miał w obfitości. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. Widzicie to? Bóg jest sprawiedliwy. Więc jeżeli komuś się wydaje, że coś ma, a nie ma, to i tak mu to i tak nie będzie miał, będzie mu to zabrane. A nawet jeżeli cokolwiek miał, to i tak mu to będzie zabrane, jeżeli nie będzie przy Bogu. I teraz jest opisane scena sądu. Zobaczcie, bardzo ciekawe jest to, co na tej scenie sądu się dzieje. Jak ona, o czym jest mowa? Że oni wyświadczali co? Miłość drugiej osobie, prawda? Miłosierdzie nie tylko, no ale wyświadczali, prawda, dobro, po prostu dobro drugiej osoby. Różnorako, nie? Nieważne. Miłość do człowieka oznacza, że ja widzę w drugim człowieku Chrystusa i mam świadomość nawet we wrogu. Nawet we wrogu, najgorszym, który chce mnie rozszarpać w tym momencie, prawda, bo mnie nienawidzi na przykład. To nic. Pisze, że kubek zimnej wody podasz, prawda? Bo miłość Boża zawsze rozdziela między grzechem a grzesznikiem. Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. I tak samo my patrzymy na ludzi. Ja nienawidzę grzechu, który ktoś robi. U siebie nienawidzę grzechu i u kogoś, ale kocham tego człowieka. Po prostu dlatego, że Bóg go kocha, daje mi tą miłość. Ja się uczę tego oczywiście. Natomiast zauważcie, że niewyznawana, bardzo ważna rzecz, Ellen White napisała do proroctwa, że niewyznawana wiara, na której dzisiaj ludzie bazują, ma to swoje znaczenie, wyznawana wiara, ale stan serca będzie brany w dniu sądu. I ten fragment wyraźnie pokazuje, że stan serca będzie główną miarą dla Boga. Czy twoje serce całkowicie jest poddane i oczyszczone, czy nie? Jeżeli nie, to jeżeli polegasz, że będziesz zbawiony, bo masz taką wiarę, taką, czy tam takie poglądy, takie czy takie, choćbyś miał 100% biblijne poglądy,
One mają swoje znaczenie w określonym czasie, ale one nie będą brane przez Boga tam. Dlatego, że tu nie byłoby tego, co jest napisane, tylko by było tak. W co wierzyłeś, prawda? Ile kazań powiedziałeś, ile szkół sobotnich poprowadziłeś. O, to tak. To wtedy bym się zgodził. Gdyby to tak pisało, to bym się zgodził. To bym się zgodził, że to ma szalenie znaczenie i to ma główne znaczenie na sądzie. Niestety nie. Na sądzie będzie miał stan serca. Dlatego jak jest ważne to czuwanie i to badanie swego serca, oczyszczenie, żebyśmy odzwierciedlali to miłość Boga, ale nie tylko, sprawiedliwość i to, i żebyśmy głosili sąd. Bo zauważcie, nasze poselstwo brzmi jak? Bójcie się Boga. A wiecie, co to jest bojaźń? Ja to w grupie mówiłem. Bardzo fajnie przeczytałem w jednej książce naszej, że bojaźń Boża jest związana z widzeniem. Bo ten hebrajski przedrostek tam prawdopodobnie pochodzi jeden od drugiego, zresztą nie pamiętam, JR czy coś tam, jakoś tam, że pochodzi od jednego od drugiego i chodzi o to, że ja mam świadomość, że Bóg jest ze mną, prawda? Że obserwuje mnie cały czas i widzi mnie. Cały czas. Nieważne, co robię, prawda? Czy robię dobre, czy złe. On cały czas mnie widzi i wszystko jest notowane, prawda? I to jest bojaźń Boża, bo ja wtedy nienawidzę zła, ja nie chcę czynić zło, bo ja wiem, że jestem przed Jego bliższym. Ale nie dlatego to robię tylko, bo On mnie widzi. Wiadomo, że On mi daje miłość swoją, ja to robię z miłości do Niego. No tak to ma być, prawda? Z miłości. Więc jeżeli z miłości to będę robił, to wtedy faktycznie, ale ta świadomość, wiecie, bo my mamy takie tendencje, że jak przychodzi doświadczenie różnej wagi, to my zapominamy, nie? Często o Bogu. Po prostu go nie ma nagle, ulatuje. Po prostu był, ale tu już w ogóle nie pamiętamy, że on patrzy na nas. Nie? I nieraz robimy rzeczy różne, ale on cały czas patrzy, cały czas widzi. I to jest właśnie, to jest ta bojaźń. To jest to też odpoczywanie w jego miłości, jak on tam pięknie napisał, ale też pewien taki świadomość tego majestatu Boga, prawda? Że on jest wielkim tym stwórcą, wielkim królem, królem królów, panem panów. A my jesteśmy, wiecie, po prostu przychodzimy i my jesteśmy usynowieni. Jaka wdzięczność powinna być w nas, że taki król królów, pan panów nas usynowił. Gdyby nas usynowił tutaj jakiś król, to nie byłoby wywyższenie, prawda, na ziemi. Gdyby nas usynowił i by wziął nas i powiedział, dobra, nadaję ci tytuły tam i tak dalej do mojej rodziny. To by było wywyższenie i to wielkie. A tutaj, tylko tutaj nie widać tego, prawda? Nie możemy tego dotknąć. Ale to jest wywyższenie niesamowite, bo to jest król królów, pan panów. Żaden król nie ma jakiegokolwiek startu do niego. Po prostu tu ziemski. Więc ten król, jaka wdzięczność, jaka miłość powinna być, jaka właśnie wdzięczność za całe zbawienie, za to pohańbienie, jakie on zniósł, żebyśmy właśnie się oczyścili. Bo my mamy mieć świadomość, że to pohańbienie zniósł, wiecie dlaczego? Żebyśmy byli wolnymi. Najgorsze rzeczy, tak jak w tym śnie było, prawda? On zniósł najgorsze pohańbienie. I my mamy cały czas badać to, cały czas się nasączać tym i dziękować Chrystusowi, bo wszystko ma być oparte na Chrystusie. Ma być chrystocentryczne. Wszystko. Bo Chrystus jest sednem. Jeżeli Chrystusa nie będzie, jeżeli nie będziemy czuwać, stracimy wszystko. To będzie wielki smutek, ale też wielka głupota. Bo Biblia mówi o tym, że jakby stracenie zbawienia to jest najgorszą głupotą, jaka może być, jaki człowiek może wejść w taką przestrzeń. Stracenie zbawienia, gdzie Chrystus daje nam wszystko, żebyśmy byli, świadomość, wszystko, wszystko mamy, bo my mamy wszystko. Mamy poselstwo, wszystko. I teraz, jeżeli stracimy to i później by doszło, oby nigdy nie doszło, kochani, nikomu tego nie życzę, i później by doszło do tego, że tracimy zbawienie i przed Bogiem i Bóg mówi, jesteś znaleziony lekkim. Wiecie, co to znaczy? Nie znam cię. Wiecie, jakie to jest koszmar? Obyśmy nigdy nie usłyszeli takich słów. I później płacze zgrzytanie zębów. A później, wiecie, jak Elena pisała, ludzie sobie przypomnę, powiedzą, mogliśmy mieć to wszystko, mogliśmy być zbawieni, mogliśmy być tak wywyższeni przez Boga. I to wszystko. Nie mamy tego. Bośmy sobie przehulali czas. Bośmy poważnie nie potraktowali, naprawdę głęboko poważnie, z bojaźnią Boga, ze drżeniem i tak jak pisze, co? I pisze właśnie ten godzina sądu. Że sami musimy wiedzieć, że godzina sądu jest dla nas, ale też dla świata też. Najpierw od nas się zaczynajmy, wiemy, prawda? My jesteśmy sądzeni. Więc ta świadomość to też jest bojaźń Boża, że jest godzina sądu. Bóg nas sądzi teraz, a później już nie. Teraz, bo my później będziemy zbawieni, będą sądzić innych, prawda? Druga faza, my wiemy, nie? Później trzecia faza. Wszystko to wiemy. Także kochani, gorąco z całego serca proszę właśnie, żeby po prostu, żebyśmy się pobudzili i żeby te dni, ten czas właśnie tak przygnąć do Boga
I tak jak jest napisane, tak go mocno szukać, jeszcze mocniej. Jak go szukamy jeszcze mocniej, to jeszcze mocniej. Żeby poświęcać czas, nie tracić czas na rzeczy świeckie. Tak. Wiadomo, że musimy jakiś czas poświęcić, bo to jest oczywiste, bo żyjemy tu. Ale mi chodzi o to, żeby nasze skupienie było po prostu na sprawach duchowych. Żeby te duchowe, żebyśmy łaknęli Chrystusa, Jego powrót i żeby faktycznie w nas to było. Bo szczerze sobie powiedzmy, ile myślimy o Bogu, ile myślimy o świecie. Powiedzmy sobie szczerze, każdy sobie może odpowiedzieć, nie musi odpowiadać. Ile myśli o Bogu, a ile myśli o świecie? Prosty. Prosta arytmetyka. I wszystko wyjdzie. Wszystko wyjdzie. Tylko uczciwie, że rzeczywiście to było zrobione. Bo samo oszukiwanie to, wiecie, nasza domena, nie, jako człowieka. Także niech Bóg będzie uwielbiony na wieki. Jemu chwała. Amen.